Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof SQ8, Ewa, Roman, Stefan. Dzisiaj na moim stole kolejny transceiver firmy ICOM IC746, dosyć popularne radio KF plus UKF, bez 70, pasmo 6 metrów i 2 metrów. Myślę, że tego transceivera nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to dosyć popularny model ICOM-a, no i bardzo oczywiście doceniany przez krótkofalowców. Doczekał się również takiego swojego, można powiedzieć, liftingu. Również wyszła wersja 746 Pro, także pewne sprawy konstrukcyjne tam zostały delikatnie pozmieniane. No i oczywiście wyeliminowane bolączki, które się pojawiały w tych radiach. No i co tutaj się dzieje? Jedną z takich bolączek, które dotykało to radio, oczywiście było problem z podświetleniem wyświetlacza. No i jak widać na załączonym obrazku, po załączeniu tego radia wyświetlacz jest całkowicie ciemny, nie podświetla się, także oczywiście można sobie tutaj, jest napis backlight, czyli jest ustawione na 100%, możemy sobie tutaj regulować to podświetlenie. Niestety nic to nie daje. Jest to dosyć powszechna usterka, powtarzająca się oczywiście w tych radiach. Można powiedzieć, również wynika ona z wieku tych radii, ponieważ no, myślę, że grubo ponad 10 lat ma to radio i no, niestety z wiekiem pewne elementy się zużywają w tych radiach, więc czeka mnie tutaj jakaś diagnostyka i sprawdzenie, co może być uszkodzone. To by było na tyle słowem wstępu. Oczywiście biorę się teraz za rozkręcenie radia i jakąś diagnostykę. Udało mi się pobrać przed chwilą właśnie ten schemat serwisowy do tego radia. Jest tu kompletna serwisówka z wszystkimi oczywiście procedurami strojenia, ustawienia tego radia. Ja tu muszę odszukać, gdzie jest ta nieszczęsna przetwornica, która zasila. O, coś tutaj jest. Tu jest przetworniczka, właśnie kawałeczek tej płyty, która jest tam, znajduje się w tym przednim panelu. I tu jest właśnie ekran i z tymi elementami przetwornicy. Jak widać, tranzystory, dławik, jakiś kondensator, trafo tej przetwornicy. Tak, wolałbym tutaj dokopać się do tego schematu bardziej, żeby sobie zobaczyć, co tam jest. O, tu się już zaczynają jakieś schematy blokowe. Tutaj mamy połączenia poszczególnych płyt. Coś tu może będzie. O, coś tu się zaczyna. S-Logic. Mikrofon. Słuchawki. Read. Dobrze. Coś tu jest. Dobrze. Szkoda, bo tu jest akuratnie obgryziony ten schemat, ale w każdym razie, o, widzę właśnie tutaj w tym miejscu jest ta przetwornica. Jest tutaj nawet opisane, że backlight, czyli tutaj wchodzi sterowanie tego podświetlenia. Jest tutaj regulacja od 0,15 do 4,9 V. Oczywiście sterujemy sobie tą przetwornicą i albo nam świeci
mocniej, albo nam świeci słabiej ta świetlóweczka, czyli mamy mocniejsze, słabsze podświetlenie. Spróbujemy na drugiej stronie, może coś będzie więcej widać. Tak, o, tutaj już widać trafo, te dławiki, te dwa kondensatory. Myślę, że one będą też kluczowe. No i tu jest gniazdo, gdzie jest podłączone zasilanie tej świetlówki. Także biorę się za rozkręcenie tego radia i spróbuję się tam dokopać do tych elementów. Radio już jest na warsztacie, więc biorę się powolutku za rozkręcanie i zobaczymy, co tam się ukrywa w środku. Dostałem się już tutaj do środka. Jak widać, radio bogato wyposażone, obsadzone jest tutaj filtrami. To są dodatkowe filtry oczywiście, jak i tutaj. Także taki szybki research. Oczywiście z drugiej strony nic wiele nie widać, ze względu na to, że jest blacha ekranująca. Tak, muszę się teraz dostać tutaj do przedniej części tego panelu z wyświetlaczem. No i teraz udało się już tutaj dostać do tej płyty. Jak widać, dość sporo rozkręcania. Praktycznie wszystko trzeba rozkręcić. Tu jest złącze do podłączenia właśnie tej świetlóweczki. I w tym miejscu mamy przetwornicę, która zasila tą świetlówkę. Oczywiście pierwszą rzeczą, która się tutaj nasuwa na myśl, sama przetwornica jest oczywiście zaekranowana. Co się z tym wiąże? Na pewno elementy, które tutaj są w tej przetwornicy, one się troszkę po prostu nagrzewają. No i ten nie ma tutaj za bardzo odpływu tego ciepła i to wszystko się tutaj dość mocno
jeszcze bardziej przez to nagrzewa. Co można tutaj zauważyć? Jest po prostu tranzystor, który pracuje w tej przetwornicy. Jak się dobrze tutaj przyglądnie, on nie jest taki, powiedzmy, ładny, czysty. No jest to trochę taki już tutaj podbarwiony, można powiedzieć, taki delikatnie przybrązowiały. No co może sugerować po prostu, że on się tutaj dość mocno nagrzewał. Ja sobie sprawdzę oczywiście, czy on jest sprawny. Tak, na pierwszy rzut oka wygląda, że on jest sprawny, ten tranzystor. Być może któryś z elektrolitów jest już tak wyschnięty, że po prostu ta przetworniczka, ona tutaj się nie załącza. Ale to na pewno te elektrolity też dodatkowo tutaj wymienię. Co bym tutaj generalnie zrobił, bo jeżeli chodzi o sam tranzystor, problem jest taki, że odprowadzenie ciepła z tego tranzystora jest dosyć słabe, także można by było się pokusić o delikatną przeróbkę tego układu i podłączenie tutaj, zastosowanie innego tranzystora, który można by było na przykład przykręcić do tego radiatora. I to już by nam tutaj dało jakby dużo lepsze odprowadzanie ciepła, niżeli tutaj, tak jak w tym przypadku zostało zastosowane, czyli tranzystor jest tylko i wyłącznie przylutowany do samego laminatu. Jeszcze tutaj patrzę, czy są jakieś takie pady, ale nie ma tych padów. Nie ma tych, znaczy nie pady, tylko przelotki, ale nie widzę, żeby tu było więcej jakby tych przelotek skupionych wokół samego tranzystora. Także jak widać po jego kolorze, po prostu to odprowadzanie tego ciepła jest tutaj dosyć kiepskie. Na mierniku ten tranzystor generalnie pokazywał, że on jest dobry, ale jest bardzo mocno przegrzany. Praktycznie tak się tutaj grzał, że no niestety odlutował się od laminatu. Więc zaopatrzyłem się tutaj w taki tranzystor zamiennik, który zamontuję do tej blaszki ekranującej. Oczywiście tutaj na tym kolektorze tego tranzystora jest, czyli na obudowie w zasadzie tego tranzystora jest napięcie, więc będę musiał to zrobić za pomocą odpowiedniego izolatora i przylutuję tutaj z powrotem do tej płyty.
Nawierciłem otwór w tej blaszce i tutaj właśnie w tym miejscu przykręcę sobie ten mój tranzystor. W ten sposób właśnie. Oczywiście na obudowie tego tranzystora jest tutaj kolektor, więc on musi być odizolowany za pomocą takiej mikowej przekładki i będzie tutaj fajnie odprowadzał ciepło. Także biorę się za przykręcenie tego tranzystora. Troszeczkę pasty tutaj nie zaszkodzi. Tak, mocno przykręciłem. Myślę, że to już wystarczy. Jeszcze zrobię test, czy nie ma czasem przejścia właśnie z tej obudowy do blachy, ponieważ blacha sama jest wlutowana do masy, więc byłoby tam po prostu fizycznie zwarcie. Tak, tu jest do śruby. O, ale obudowa tranzystora, jak widać, jest skutecznie tutaj odizolowana, nie ma żadnego zwarcia. Mogę ten układzik tutaj wlutować już z powrotem w płytę i zobaczymy, co się będzie działo. Teraz zamontuję to w przednim panelu i zobaczymy, czy to podświetlenie powróciło.
Radio mam już wstępnie tutaj poskładane, także jest gotowe do sprawdzenia. No, jak widać, tutaj wyświetlacz się załączył poprawnie, podświetlenie jest. Jeszcze sobie sprawdzę. O. Regulacja również działa, także jest mocniej i słabiej się tutaj podświetla. Także naprawa jak najbardziej udana. Oczywiście przyczyną tutaj, tak jak pokazywałem wcześniej, był przegrzany tranzystor, który przegrzał się niestety do tego stopnia, że praktycznie wylutował się z płyty. O, to jest właśnie przyczyna tej całej awarii. Tak on wygląda pod spodem, jest praktycznie cały jakby taki, no, bardzo mocno po prostu przegrzany. Także to wszystko w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę, za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam. Krzysztof Eskło, Siemewa, Roman Stefan.